Rozpocznij nową kampanię. Tak. Live. Yeah, boy! Postać? Ricardo! Prawdziwy? A nie, no to Ricardo chyba musi być grane. Ricardo. Dobra. Dzień dobry. Pływałem po świecie jako kapitan statku. Przez wiele lat, a nie potrafię nawet pływać. Nie chcę się martwić o to, że utonę. Chyba, że w pieniądzach. Przekonał mnie. Fajny. A ty co powiesz? Jak się masz, partnerze? Koleś, ten koleś pasł bydło wystarczająco długo, aby wiedzieć, że noce na prairie są zimne i samotne. Mam nadzieję, że zarabianie na ropie naftowej jest tak proste, jak... Dobra, prosty to jesteś ty, wieśniaku pieprzony. Spieprzaj z mojego biznesu. Daisy, miło mi was poznać. Zarabiałam dobrze na nieruchomościach, ale nadszedł czas na nowy plan biznesowy. Ale to nie u mnie. Witaj. Witajcie, czy bycie prawnikiem brzmi interesująco? No cóż, tak naprawdę to raczej nudne i mam już dość. Mam poważny przypadek gorączki naftowej. Jedynym lekarstwem na to jest znalezienie ropy. Spieprzę, bo ty zaraz umrzesz, starucho. Biorę Ricardo. Witaj, przyszły baronie naftowy. Jesteś mile widziany w moim pięknym miasteczku. Przemysł naftowy będzie tutaj kwitł. Dobra, dawaj się, za robotę bierzemy. Co ja mam robić? Do ptaka strzelać? Kliknij wóz, a. Ty, to źle jest kamera chyba. Gdzie ma być kamera w tej grze? Żeby była git? Prawy górny? Dobra, zobaczymy. Kop. Skaku, ja zabiorę cię do miejsca, gdzie jest ropa. Gotowy? No ta. Witaj w swojej pierwszej. No chyba tu się dam, bo tu zasłaniam te napisy. Witaj w swojej pierwszej operacji wydobycia ropy. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, a ropa będzie wypływać błyskawicznie. To mi się podoba, łatwy biznes. Zanim zaczniesz wierć w poszukiwaniu ropy, musisz wiedzieć, gdzie wiercić. Zatrudnij radiestę, aby się tym zajął. D. $100 jakiś brudas? Dobra robotę, teraz daj mu trochę czasu, aby zorientować się, gdzie jest ropa. Czemu te ludziki takie małe? Ty, to chyba ciche jest, jak mi się wydaje. Bo są daleko. Znalazł ropę. Czas, aby rozpocząć wiercenie. Przesuwaj w dół od tego miejsca i zwolnij w innym miejscu, aby podłączyć do ropy. Ale wierci. Siema Feniks, siema. Jest coś! Chyba ropa. Trafiłeś na ropę, ale gdzie powinieneś ją zabrać? Do left inc. Oczywiście, wybierz ikonę wozu. Nie. Ty, no nie napełnił całego, chyba że się nie da. O kurde, mogę ich więcej kupować. Ty, wraca ten, burmistrz. To wprowadzenie się skończy, gdy suma pieniędzy będzie z powrotem wynosić 1300. Zamknij mordę, dziadek.
Czemu te konie wykorzystuję? Nie, płacę im jedzeniem. Jest! Społeczność Steam. Nie. Dupiam ich. Początkowe fundusze 2 koła, zarobki 200, wydatki 800. Ja pierdzielę, co na minus, ty! Burmistrz mnie wydymał w dupę! Frajerzyna pieprzona. Pieprzony w dupę siwy stary dziad. Dobra robota, nadszedł czas, aby brać się do prawdziwej pracy. Przyjdź do ratusza, aby poznać swoich rywali. Dobra, poka tych rywali. Siema Ryuku. Dzień dobry, prawie już skończyli budować mój bank. Odwiedź mnie wkrótce. Dobra, zamknij ryj. O tak, spodziewałem się ciebie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem. Czy jesteś gotowy na posiadanie własnej działki? Tak. Ty, to są ci z tego wyboru postaci. Witaj, przedstawmy się najpierw wszyscy. Dzień dobry. A to my czytaliśmy te rzeczy, to jest to samo, tak? Tak. A to są pieprzone gówna, ty. Oni będą ze mną rywalizować w biznesie naftowym? Prze ich wszystkich wypieprzę w dupę. Za darmo coś daje. Dobry dzień, aby uczcić otwarcie mojego nowego banku, otworzyłem konto dla każdego z was. Możesz mnie również odwiedzić, aby zobaczyć. Dobra, zamknij mordę. Pokaż. Pożyczka. Na jaki procent? 20%? Ja pierdzielę, to jest lichwa jakaś, ty! Gorzej niż Provident, wypieprzaj ode mnie William śmieciu. Ja pierdzielę, 20%. Ta piękna fabryka będzie wkrótce otwarta. Wszyscy mieszkańcy tego miasteczka będą mieli najnowocześniejszą technologię. Zamknij mordę. To co, kopiemy? Idziemy kopać? Ja idę bez tego, parabank? No, to prawda. Mamy kopać, tak? Ty, ja zakłaniam, jest 20 tysięcy. Nie wiem, gdzie trzymać tą kamerkę, może tutaj jednak. Tu chyba będzie git, tak? Wydobądźmy tę ropę. Bierzmy ze sobą 2 koła na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności. Dobra, dawaj. Bierz kredyt? Nie! Bierz co robić, zatrudni radiestę, aby znaleźć ropę, zbudować szyb naftowy. Dobra, ja wiem wszystko. To było D. Dobra, szukaj. Znalazł? Nie, chyba nie, bo by się cieszył. Za cicho to jest, mi się wydaje. Lepiej jest? Znalazł? Kuca. Kilku naraz? Nie, bo to koszta. Jestem Żydem. Jednego biorę, niech zapieprza. 100 dolarów wydałem, to chyba jest profesjonalistą. No szukaj tego gówna! Śmieciu! 100 dolarów w tamtych czasach, wiesz ile to jest? By se w dupę rancho kupił! Róż szmaty, śmieciu! Serio to jest dziwne, że jeszcze nie znalazł. Jak daleko mam to prowadzić? Dopiero się dowiem, tak? Jak wyprowadzę.
Dobra, to po kawałku, żeby taniej było. Chyba mnie odskamował. A nie, jest. Dobra, zbieramy. W. Jezu, Franca do mnie przyszła. To nierozsądne, aby sprzedawać po cenie, jaką teraz oferuje Left Inc. Lepiej przechowywać ropę. O kurde, spadło do 62 centy z 80. Ja pierdziałam, nie chcieli szmaty oskamować. To trzeba blisko tego, żeby się ładowało, czy nie? Nie? Ale tu mi każą. Ten się wkurzył, że mu sprzedać nie chce i że za 60. Jeśli cena ropy ci odpowiada, użyj tej strzałki, aby wysłać wozy do mnie na pełnię. Dobra, rozumiem. Jeśli cena ropy jest zbyt niska, użyj tej strzałki. Aha, dobra, dobra. W 31 marca się kończy. Jest 1 stycznia, dobra, dziadek, zamknij mordę. Wiem, że jesteś stary, ale jeszcze dużo czasu. Ja pierdzielę, już drugi. Może tego wyślijmy, nowego chłopa. Dobra, wezmę dwóch. O kurde, koń! Że on będzie napełniał? To będzie napełniał z bomby, czy nie? Tak, chyba tak. Ty, cena rośnie! Ale nie! Ja nie sprzedaję jeszcze. 70 centów? Się w dupę po całej. Rudasie. Jeszcze jednego konia dać? O kurde, 90 zara. Dobra, lecimy. Dawaj, lecimy na cel. Kurde, jak to się klikało? R. Jezu, dolar! Jeśli brakuje ci gotówki, czy nie zdarzy się... I za ile? O, 10% tu jest. Miesięcznie? Ty, tam było roczne oprocentowanie 20%. Ja pierdziele! Tej! Ty w dupę to... I to jest 100% ponad? 120%! To jest w dupę? Co ty robisz? Ja pierdziele! Ty popieprzyło go! Lecimy na cel na razie. Szybciej! Da się jakoś czas przyspieszyć tej grze? O kurde, cena spada. Ale jak się przyspiesza? Dobra, do 90 zejdziemy. I zablokujemy i zamykamy. Wypieprzaj, śmieciu, nie będziesz mnie skamował na pieniądze. X? A nie widzę ustawień. Ale jak się zwalnia potem? Nie, X nic nie robi. Po co ten drugi? A nie wiem. No nie płynie czas szybciej, jak kliknąłem X. R? R to jest to gówno, co ty skamujesz? Może plusem? Nie wiem jak. Do którego to miało być? A. A, jeszcze się nie da przyspieszać, później będę mógł już. Dobra, dobra. Ale cena leci w dół, coś się dzieje!
Czemu tak cena spieprza? Śmieciu! Mogę go sprzedać za 100 dolarów? Tego brudasa? Ty, wyszedł mi poza ekran. Co on w dupę robi? Komuś na ziemię poszedł szukać ropy. To już bieg. $40! A to ostatni miesiąc! I co, jak nie zdążę sprzedać, to mi zostanie to? I to weź podnoś cenę, ty śmieciu, no! No i jeszcze dwóch dostawię. Sprzedawaj już. Po 50 centów? Co ty pieprzysz? Rośnie, rośnie. Ale co pieprza ta cena? Przyżydzę. Dobra, teraz! Oro, oro, oro! Zapieprzaj tym koniem! Pa, pa, pa! Szybciej, 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 bo czasu nie ma! O kurde, ty, my mieliśmy 2K na start. Będziemy na takim minusie. Ja pierdzielę, ja już biznesu. Ty, może nie? Z tego zbieraj! Z tego! A racja, kamera źle, tu będzie lepiej. Co się dzieje, co się dzieje? Ziemia się zapada. Ja pierdzielę, nie zdążyłem sprzedać. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Minus. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jora dał na billboardę 5 zł. Witam. Witam. Minus 250 jesteśmy, no trudno. Byliśmy na start na 2000. No luj. Ty po! Tych syfiarzy! Gorzej wyszli. Może nam się nie udało, ale im jeszcze gorzej. Nice. Co jest, Witka? 1750. 677 ta szmata. Wiem, że ona to nic nie da rady. Ale tych to już w ogóle, to są syfy. Cześć, nazywam się Fred. Chcesz bardziej wydajnego wydobycia ropy? Przyjdź do mojej fabryki, aby ulepszyć. A, dobra, dobra. Ile to? Szersze rury, żeby szybciej to leciało, tak? Większy ten magazyn. Co to jest odnoga 2? Co to timer? Szyby naftowe są teraz bardziej odporne na wysokie ciśnienie, a więc jakie wycieki? Kamera? W tej grze się nie da mi chyba dobrze kamery. Luj, tu będzie. Zobaczymy, Pawlo, zobaczymy. Normalnie przejmujemy biznes światowy, ropowy. Dobra, nic nie kupuję chyba, chociaż nie wiem, mam... Ty, mogę zainwestować, bo inwestycja się opłaca na przyszłość. Ale czekaj, to mi się nie opłaca, wiesz czemu? Bo ja nawet nie zdążyłem sprzedać teraz ropy. A luj, inwestuję, jestem wizjonerem. Wierzę, że biznes się rozwinie, ropowy. Naftowy. Jak nie, to luj.
Dobra, tego nie. Na razie. Kurde. Nie. Jezus. Bałem się, że coś spieprzyłem. Mam to ulepszone, czy nie? Tak, dobra. Bank. Pożyczka. Ty, on rośnie za każde 500. Chłop za samo 0 daje 20%. Jesteś popieprzony z tym monoklem. Co tu będzie? Rozmawiałem niedawno z burmistrzem. Był zachwycony niektórymi moimi wynalazkami. A, wynalazki jakieś. Edward, dobra, sam tutaj. Prawy dolny. Kamerka prawy dolny? Nie, no niech co tu będzie. Zasłaniam tylko szmatę jakąś, to luj. Warto kupować? Kurde, przypadkiem to kupiłem. Ej, przypadkiem to kupiłem. Co ja zrobiłem? Dobra, idziemy na misję. O, jest prawa fabryka jeszcze. Znaczy tak, korporacja. Od tej pory posiłki będą trwać od 1 stycznia. O, dwa razy tyle czasu, bokczam. Musiałem coś kupić? A, dobra, dobra. Już się bałem. Dobra, i jak się czas przyspiesza? Szukasz innego miejsca, by sprzedać swoją ropę? Przyjdź do mnie. U mnie cena jest zawsze odpowiednia. Ta, na pewno. Dobra, de. Dobra, dwóch, bo mi żal siana. Jak czas leci? Dobra, trzech. Ale ten czas zapieprza, widzowie. Green screena? Ta, green screena zrobię specjalnie do tej gierki. Jak green screen, to jest gówno popieprzone. Daj na dol, na prawo tą kamerk, tam nic nie ma i es. No jak nie, jak tam wydobywają? Z ziemi ropę. Tu nic nie ma przecież. Przeteraz nic nie zakrywam. Tu jest dobrze! Mandzio miał w prawym dolnym? Turm oil Mandzio. Halo, cześć, witam wszystkich, bardzo... On ma green screena. Dobra, kto inny w tą grę grał? Gimper. Moi drodzy, witam. On też ma green screena. Flotar. Rozpoczynamy szukanie nowych. 3 dolary i 4. Nie, ale on wygląda, jakby miał zara go na tego, na pocztówki naklejać znaczek. Tam kamerka, nie robię jak on. Ich spieprza. To jest dobre miejsce, tam to w dupie. Zmniejszyć to ja mogę ciebie na czacie, jest git wszystko. Co ja zakrywam? Powiedz mi, co ja zakrywam! Wytłumacz rzeczy, które ja zakrywam. Chmurę ci zakrywam? To się przez okno spojrzy, jakiś żal. Gramy! Nie zakrywam konia, bo jakbym zakrywał, to byś nie wiedział, że go zakrywam. Iluj. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jola dał na Goliborde. Jest! Ropa! Daj kamerę na środek i powiem, czy będzie bit. To prawda, dzięki. Ty po dolarku! Leć. Kurde, już cena spada. On znalazł, czy nie? Jak się czas przyspiesza, bo nie wiem. Rury Aha, to tak się ulepsza, dobra.
co teraz, ciągną lepiej? Dobra, odkładać. Czemu oni tak długo szukają? No sam se zaraz zacznę stawiać te i szukać. Przecież to są takie gówna, czy to luj. Proszę, dla widza. No zobacz, co oni robią! No szukaj tego szybciej! Ty, bo zaraz wydobędę całą ropę. Co oni robią? I jak się czas przyspiesza? Tu nie mam pojęcia, bo się nie da. Jeszcze jednego chłopa dać? Gdzie oni idą? Poszerzać tą rurę czy nie? A już poszerzyłem na $40. Ty, mam cały ten kontener! Dobra, niech trochę sprzedadzą. Trochę. Chcę kupię nowy. Nie, sprzedaj! Wracaj! Kurde, przypadkiem go ten. Kurde, po prawej drożej, racja. Ja pierdzielę, ale czas tracę. Co to za dźwięk? Co to jest? Ja pierdzielę, coś się dzieje. Zamknij mordę! No widzę, że cieknie! No nie stać mnie, no! Dobra, zaraz będzie dolar, tu napieprzamy, widzowie, ostro. Dalej mam to wziąć? Zapieprzajcie tam. Kurde, to się kończy tutaj. Trudno, luźnie, poszerzam tej rury. Nie wiem, gdzie jest ten chłop. Nie ma w ogóle tej ropy na tym terenie. Jest jakieś gówno, a nie teren. Serio, nie ma ropy! Nie wiem, może nie ma więcej. Na czuja leć? Dobra. Chyba ta, no. Chociaż może nie. Bo zarobię wystarczająco. Co, bo ile ja mam? Ja nie potrzebuję więcej. Pod tym może być dalej? Dobra, dla widza. Wydam te $120. Jest! Jest! Podczam! Dzięki widzowie, wy mądrzy. Dobra, sprzedajemy wszystko. Bo czasu nie starczy, kwiecień już. Kurde, cena spada powoli. Proszę, sprzedajcie po tym dolarku. Rury powiększ? Nie, bo ja i tak nie zdążę sprzedać. Zobaczcie, który jest. Zaraz koniec roku.
jesteśmy 600 do przodu! Ja pierdzielę! Kurde, bo cię tam kończy ten. Do 90, do 90. Luj! Nie sprzedam w ogóle! Tak tanio nie będę sprzedawał. Nie, to nie, wyleję, żebyś nie miał. Wyleję ci, żeby ci jeszcze tam kwiatki poddychały, brudasie. Ta, do 30 czerwca, no to niedługo już koniec. Patrzcie, mam nadzieję, że te ceny trochę podrosną. Bo to zara koniec. Przedawaj? Nie. Nie no, muszę. Dobra, dwóch tam wyślę w dupę, bo mi zaraz serio zostanie. Dwóch to tam prawie nic. Ale 60 centów, no. To jest za szkoda, nie? No ale w sumie co, no zostanie mi i nic z tym nie zrobię. O, rośnie tutaj! Szybciej, szybciej! Zapieprzaj do góry! Do 30 czerwca. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jora dał na golibordę 5 zł. Ta zaraz po 40 będziesz sprzedawał pop. Nie, 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 nie. Czterech tutaj, na spokojnie. Nie, dwóch. Ale rośnie szybko. Dobra, lecimy 7. Bo znowu zostanie mi niepotrzebnie, a będę chociaż do przodu. Lecimy. Ale ta cena leci szybko! Ale zapieprza! Rury? Luj z rurami! Zaoszczędzimy! Żal mi! Ale ta cena leci! Ty no, zobaczcie ile my do przodu! Ja pierdzielę, piękny widok! Boże święty, kop dalej? Jakie dalej, chłopie? W koniec już jeden pieniędzy wydawał. Parę dni zostało. A jeszcze nawet z rury nie przyleciało wszystko. Ty, było tam. Tych swoich śmieciarzy z różdżkami to coś nie ogarniają tematu, serio. Nie wiem, jest jakiś upgrade do nich? Jezus, jakie to jest piękne. Grzywna za wyciek? Co to jest? Jaka grzywna? Śmieciu, na prywatnym terenie jest to robione. Co to w dupę jest? Prywatny teren, wiesz co to w dupę jest? Jaka grzywna? Pieprzone gówno. A wiesz co to jest niszczenie natury? Na prywatnym terenie to ja nawet wszystkie drzewa mogę wyciąć! I jeszcze ciebie jak tu przyjdziesz! Ale bym tego nie zrobił, bo jesteś widzem. No i cię kocham. Co zrobisz? Dałbym ci herbaty nawet. Ta szmata... Szmata ma gdzieś tam... Te, w ratuszu. Do gadania. I mi kary napieprzyła, żeby lepiej wyjść. Szmaciura pieprzona. 4600. Ale i tak jesteśmy wyżej, bo ona ma 11k, a my mamy 13. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek!
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę